Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Oto słowo Pańskie. Wysłuchaj nas, Panie. Takie jest hasło dnia dzisiejszego, naszego pielgrzymowania, aby zrozumieć Eucharystię, naszego pielgrzymowania, aby zrozumieć i skosztować, jak dobry jest Pan w Eucharystii, jaki nam się w tej Eucharystii On objawia i jaki nam się w tej Eucharystii daje. I gdy myślę o tym dzisiejszym haśle, wysłuchaj nas, Panie, i myślę o tych czytaniach, które zostały wybrane na dzień dzisiejszy, to przede wszystkim bije z nich ogromna obfitość darów, które Pan Bóg chce nam udzielać. A tu z kolei przypomina mi się moja pierwsza pielgrzymka, kiedy hasło tej pielgrzymki było życie w obfitości. To była moja pierwsza pielgrzymka z archidiecezji ją gnieźnieńską. I wtedy pamiętam, na plakatach zapraszających na tą pielgrzymkę był gałązka z jabłkiem. I co ciekawe, ta gałązka z tym jabłkiem pięknym, niesamowitym, soczystym, ona już kwitła. Tam był jeszcze kwiat. Czyli z jednej strony już jest owoc, ale z drugiej strony jest znowu kwiat. Czyli Pan Bóg daje nam obfitość tego wszystkiego. Nie braknie. Nie bój się, że jak zerwiesz, to braknie. Nie, bo już jest przygotowane nowe dla ciebie. Bo już jest przygotowany nowy raj dla ciebie. To jest ta obfitość, którą Pan Bóg chce nam udzielać, kiedykolwiek o to Go prosimy. On nie jest Bogiem skąpym. On jest Bogiem, który jest Bogiem dającym nam w obfitości. Święty Ignacy Loyola mówi wprost: Bóg jest bardziej skory do dawania, niż my do brania. On jest bardziej skory do dawania, niż my do brania. Brunetto, to jest włoski architekt, który zaprojektował tą pierwszą wersję Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Oczywiście potem zmarli, byli inni, ale gdy on tą pierwszą zaprojektował katedrę, bazylikę, i wysłał swojego syna nastoletniego z tym projektem do papieża Juliusza II. Mówi: idź, pokaż papieżowi. No to wziął te wszystkie projekty, zaniósł do papieża, papież zobaczył, zachwycił się tą bazyliką. Zachwycił się tą bazyliką, tym projektem do tego stopnia, że otworzył szkatułę pełną złota i mówi do tego syna, no syna Brunetto, mówi: weź, chłopcze, ile chcesz, ile nagarniesz, ile się uda wziąć, to ty weź sobie z tej szkatuły tego złota, tych monet, klejnotów, które tam są. On tak popatrzył na papieża i mówi: nie, ojcze, nie, ojcze. Dlaczego? Ty weź dla mnie. A dlaczego ja dla ciebie? Bo ty masz większą rękę. Nie? Ale coś w tym jest. Coś w tym jest. My często przychodzimy do Boga i my mu mówimy, co On ma nam dać. Mówimy mu, co On nam ma dać. A przecież On ma rękę, która jest bardziej obfita, która jest większa, która chce nam dać o wiele więcej. Warunkiem jest jeden warunek.
nabranie zaufania do Ojca. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus powiedziała kiedyś, że Bóg ma jedną słabość. Nie może się oprzeć sercu, któremu ufa. A święta Faustyna doda, że łaski czerpie się ze źródła naczyniem ufności. Na pielgrzymce wiemy, gdy nie mamy naczynia, jak trudno zaczerpnąć czy herbaty, czy zupy. Trzeba mieć naczynie. Jak nie ma naczynia, to nic nie ma. A tym naczyniem, święta Faustyna mówi wprost, jest nasza ufność. Przecież Pan chce nam dać nieustannie w obfitości. No ale oczywiście może ktoś powiedzieć wprost, ale ja proszę. Ja nieustannie proszę, a nie utrzymuję. Nie utrzymuję tego, o co się modlę, nie utrzymuję tego, o co wołam, a jest we mnie ta otwartość, ta prośba. I czasem jestem jak Kain, który przychodzi, składa ofiary, prosi, a jednocześnie smuciło to bardzo Kaina i chodził z ponurą twarzą, że ta ofiara, ta prośba nie została spełniona. I czasem to napędza moje serce. Proszę, a nie utrzymuję, doświadczam smutku. Natomiast jedna rzecz jest ogromnie ważna. Przecież Pan Jezus nie mówi, proście, a będzie wam dane to, o co prosicie. Nie. On tylko mówi, proście, a będzie wam dane. Kołaczcie, jak chodzimy, ale przecież nie każde drzwi się przed nami otwierają. Nieraz drugie, trzecie, czwarte, piąte, siódme dopiero. I możemy się umyć i doświadczamy gościny. I to nie jest tak, że proście, a otrzymacie to, o co prosicie. Proście, ale otrzymacie z obfitej ręki dobrego Boga. To, czego najbardziej potrzebujecie. Tylko mi zaufajcie. I to jest postawa Estery. Jest tylko fragment jej modlitwy, przepięknej modlitwy błagalnej Boga, ale historia jest jeszcze lepsza. Królowa Estera próbuje uratować swój naród. Dlatego zdecydowała się pójść do króla, żeby go prosić o to, żeby zlitował się nad narodem izraelskim. Było to ogromnie ryzykowne w tamtym czasie, bo nawet królowa nie mogła sobie od tak przyjść do króla. Trzeba było o tą audiencję prosić i trzeba było czekać, aż król zaprosi kogoś na audiencję. Jeśli ktoś przyszedł nieproszony przed oblicze króla, to często mógł się spodziewać tego, że straci głowę, dosłownie. Dosłownie. I ona też miała tego świadomość, że jeśli przyjdzie do króla nieproszona, to może stracić życie. Ale w momencie, kiedy modliła się do Boga, na tyle mu ufała, tak mocno mu ufała, że mimo to poszła i stanęła przed królem. Nie czekała, aż spłyną łaski z nieba, aż coś się zmieni, coś się stanie. Tylko z ufnością wyruszyła w to, o co prosiła. Poszła w pełna ufności, bo miała ufność, że on da mi dobro. Nie wiedziała, jak król zareaguje. Nie wiedziała, czy się zgodzi na jego prośbę. Ale wiedziała jedno, że skoro prosiła Boga, to Bóg da jej dobro. Tylko dobro, bo tylko dobro on daje. Bo jest takim ojcem, który daje swoim dzieciom to, czego najbardziej potrzebują. Nie kamień, nie węża, ale to, czego najbardziej potrzebują. I to się dokonuje też w Eucharystii i przez Eucharystię. Jan Paweł II w swoim życiu dokonał wiele egzorcyzmów. O tym często się nie mówi, a ja chciałem przytoczyć tylko jeden. Kiedyś przyprowadzono do niego Franceskę, 22-letnią mieszkankę Urubri. Nie mógł sobie tak naprawdę z jej upętaniem, z jej przypadkiem poradzić żaden egzorcysta w diecezji, nawet sam biskup. I to biskup postanowił przywieźć ją do papieża Jana Pawła II. I wtedy ta dziewczyna razem z księżmi, z biskupem czekali na Jana Pawła i wtedy Jan Paweł II przyszedł, otworzył ryt egzorcyzmu i modlił się nad nią tym rytem. Jedna minuta, druga minuta, trzecia. Ta modlitwa trwała, nic nie skutkowało. Dziewczyna krzyczała,
dziewczyna rzucała się, trzeba było nieustannie ją trzymać. To było coś strasznego. Tak opowiada tą historię kamerdyner Jana Pawła II. I w pewnym momencie papież, gdy skończył ryt egzorcyzmu, popatrzył na nią i powiedział jedno zdanie. Jutro odprawię za ciebie mszę świętą. I tak jakby ręką odjął. Dziewczyna się uspokoiła. Jej wyraz twarzy się zupełnie zmienił. Przestała wyrywać się wszystkim. Oczy jej się zmieniły. I zadała pytanie, co ja tu robię, co się dzieje? Wszystko odeszło, bo modlitwa mszy świętej, na mszy świętej, jest rzeczą, która daje ci obfitość. I możesz na mszy świętej, przez modlitwę, przez to, że mówisz razem z bratem i siostrą, który stoi obok ciebie, wysłuchaj nas, Panie, możesz doświadczyć obfitości Boga, który chce ci dać pełnią swojej ręki wszystkiego, czego potrzebujesz, jeśli prosisz o to z ufnością. Więc dzisiaj możesz smakować obfitość darów mszy świętej Boga. Możesz smakować obfitość. Dzisiaj mamy neopresbiterów. Będą nas błogosławić błogosławieństwem, który mają przywilej obdarowywać innych. Oni też otrzymali ogrom łaski, ogrom daru. Sami sobie by go nie wzięli z tej szkatuły Bożej dobroci. Ale Bóg im zagarnął to wszystko i im dał. Macie. Rozdawajcie innym. Dawajcie w obfitości, tak jak ja daję w obfitości. Oby tak zawsze było. Tego im życzę. Im i sobie. Abyśmy zawsze dawali w obfitości, tak jak Bóg daje nam łaski w obfitości. Niech tak się stanie. Amen.